Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym druidzie, który dosłownie kilka dni temu obchodził swój roczek, dlatego też stwierdziłem, że fajnie będzie nagrać coś takiego standardowo jak po roku każdej postaci. Zobaczymy jak ten druid sobie poradził przez ten rok, jaki level wbił, to już w sumie od razu widzicie. No i jak widzicie też w opisie mamy start 25 września 2020 roku. Co za tym idzie, no tak jak mówię, rok dosłownie 4 dni temu minął, wiadomo, że na tym etapie 4 dni tam bardzo dużo nie zmieniają, więc też no po prostu pokażę wam co tutaj się przez ten rok zadziało, jak ta postać wygląda, sami wiecie o co chodzi. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrybujcie z dzwoneczkiem, to są takie dwie najważniejsze rzeczy. Spróbujmy może pod tym filmem dobić 200 łapek w górę albo nawet 250, może wam się uda, zobaczymy. No i subskrypcję oczywiście dobijamy niedługo do 13100, także no zostawcie tego subika, zostawcie dzwona, żeby mieć powiadomienia o filmach i wbijajcie na Twitcha oraz na Discorda, które są w przypiętym komentarzu, są też w opisie wszelkie linki. Dobra, i co? Myślę, że powolutku możemy zaczynać. Tak naprawdę takimi słowami wstępu wydaje mi się, że druid to jest nowa klasa postaci, najnowsza klasa postaci, która jest w tej grze. Wyszła rok temu, chwilkę przed startem tego serwera 39 polskiego, bo to jest właśnie ten serwer. No i tak naprawdę wystartowała tak razem właśnie z tym serwerem 39 polskim, chyba tam 42 niemieckim i tak dalej. Muszę ograniczyć i tak dalej, bo oglądałem wczorajszy film i widziałem, że tam bardzo często to powtarzałem, także sorki. Tak więc tak jak mówię, wystartowała ponad rok temu. No i właśnie teraz mamy taką ocenę. Myślę, że ten film jest właśnie ciekawy też ze względu na to, że dużo osób pewnie się zastanawia, jak ta klasa się spisuje, czy to jest to samo co z Demon Hunterem, że totalna kupa, czy jednak jest ok. I od razu powiem, grając tutaj, spędzając z nią ten rok czasu, powiedzmy grając na niej, powiem wam, że jest fajna. Jest fajna, jest przyjemna, jest kilka rzeczy, które mnie dość mocno irytują, na przykład to, że nie ma animacji broni. Nieważne jaką broń byśmy mieli, to bijemy tak naprawdę pazurami. Mogę wam zaprezentować w sumie jak to wygląda. Jeżeli mamy broń, to tak jak mówię, o zresztą sami widzicie, tutaj kolega nas bije normalnie z broni, natomiast my bijemy takimi pazurami, a jeżeli zdejmiemy sobie maskę, co wam też mogę pokazać, o teraz maska jest, no nie ma maski po prostu, powiedzmy, że zaatakujemy sobie jakiegoś kolegę z 10-tysięcznej pozycji, żeby nie przegrać, bo wiadomo, druid jest bez maski, jest bardzo słaby i druida bez maski generalnie się nie używa, tylko tam do 10 levela, no to jak widzicie on bije tą broń, tylko że bije no właśnie w taki sposób, nie, że tam no po prostu nią macha, nie? Nie jest to animacja jak na przykład u maga. Moim zdaniem powinno to zostać poprawione. No i teraz tak, jeżeli chodzi o tego druida, to ja tutaj maski zwiadowcy używam do lochów tylko, nawet na magów. Na początku było mówione, zresztą ja sam tak mówiłem, że maska właśnie tutaj wojownika będzie dobra na magów, natomiast maska zwiadowcy na całą resztę, no tam na inne klasy postaci. Nie, nieprawda, maska zwiadowcy nawet na magów jest lepsza od tej maski wojownika, przynajmniej tak pisali tam na tawernie, tak wyglądało, tak to z wyliczeń wygląda. Zresztą teraz mamy ten kalkulator do lochów, tam możemy sobie ustawić jaką chcemy maskę, jeżeli gramy druidem, no i wszystko tam zobaczymy, która maska będzie lepsza, ale ja, tak jak mówię, do lochów używam maski zwiadowcy. Maski wojownika używam już od około 400 poziomu do PvP i generalnie w niej siedzę, dlatego, że no wiadomo, wojownik, bardzo dużo HP, też tutaj zauważyłem, że ten druid przez to, że ma właśnie tą broń tego maga, potrafi naprawdę nieraz wyprowadzić strasznie mocne krytyki, nie wiem czy to jest, no wiadomo, że to jest ok, ale chyba zwykle wojownik takich krytów nie walnie, w sensie jest nieraz coś takiego, że zablokujemy i nagle machniemy takiego kryta, który tam powiedzmy zabierze 2/3 HP przeciwnikowi, no nie? Gdzie no jako wojownik wiadomo, że te obrażenia są mniejsze, nie wiem czy to po prostu z czego to wynika, ale tak jest, więc no tak jak mówiłem, na tej masce właśnie tego misia, czyli wojownika siedzę. No i co? 435 level bodajże miałem po tym roku, teraz dobiliśmy 436, także chyba nawet lepiej niż Berserkiem, no ale tak jak ja wspominałem we wczorajszym filmie, gierka bardzo się zmieniła przez te ostatnie 2 lata, więc Berserk nie miał takiego pola do popisu jak przez ten ostatni rok właśnie druid. No i tak, no boczki wyglądają w następujący sposób, jeżeli chodzi o statystyki to mamy 3010 inteligencji w podstawie, natomiast tutaj 9050 55 HP w podstawie. Będę go rozwijał tak samo jak wojownika, czyli planuję tutaj mieć około 3000 tutaj inteligencji przewagi nad właśnie HP i teraz dążę do tego, żeby dobić sobie inteligencję do 15 000, a potem będę leciał w HP do 12 000. No mamy maskę wojownika, więc powiedzmy, że to będzie ok, tego HP mamy dużo. No i tak generalnie ta postać wygląda. Ulepszenia w tym momencie będę się starał razy 12 zrobić wszędzie, może na broni razy 13. W zasadzie już mam wszystkie itemki z nowego legendarnego lochu, tylko broni w dalszym ciągu nie mam. Tą broń strasznie chciałem upolować, bo mieliśmy ostatnio walkę gildyjną, w której tam ostatniemu zostało chyba 9 milionów HP, gdzie ja z nim walczyłem, więc jeżeli bym miał tą nową broń, to prawdopodobnie byśmy wygrali, no ale niestety zrobiłem już ten loch tutaj, jak widzicie, 12 razy i w dalszym ciągu ta broń nie poleciała, także szkoda, bo wtedy by się może udało tą walkę wygrać, no ale mniejsza z tym, mamy cały czas tą starą broń i tak to tu generalnie wygląda. Pachołki, no to wiadomo, nie ma tutaj za bardzo co się nad tym rozwodzić, tam na szybko przelecimy statystyki i co? I lecimy chyba od początku, pokażę wam co i jak. Aura 28 po tym roku gry, więc chyba w miarę ok, 200 many, więc można powiedzieć, że początek tej aury, gdzie pamiętamy dla porównania Berserk po 2 latach miał tą aurę 40, chyba 6, o ile się nie mylę. Kto nie widział w ogóle 2 lat z Berserka, zapraszam do wczorajszego filmu, bo tam właśnie coś takiego nagrywałem. Więc aura wygląda tak, no i tutaj cała reszta myślę, że nie ma nad czym się rozwodzić. Runki, tak samo jak, taka sama sprawa jak na Berserku, odkąd mam tutaj maksymalne runy, to w ogóle się tym nie przejmuję, od czasu do czasu zrobię jakiś reset, jak nie zapomnę. No i w zasadzie tyle, nie? Bo no tak jak mówię, już mam maksy, więc te runy tylko zamieniam u Kowala, już mi ta większa ilość nie jest potrzebna, także i tutaj skipów nie kupuję, nic takiego. Ok, lecimy dalej. Kowal. Kowala nie pokazałem ostatnio na Berserku, co w sumie troszeczkę błąd z mojej strony i też tam nie pokazałem wszystkich rankingów, tylko bodajże graczy i gildie. Nie pisał minigotym, ale ja pomyślałem, że to w sumie błąd, dlatego że chociażby chcielibyście zobaczyć, ile po tych 2 latach miałem tam surowcy u Kowala, ale kto śledzi na bieżąco odcinki z Berserka, to wie, ile tam jest. No ale tutaj pokażę. 625 000 metalu, no i ponad 1 000 000 kryształu, także sporo, no ale te ulepszenia widzicie jakie są. Myślę, że wszystko mógł razy 13 ulepszyć, ewentualnie broń razy 14, ale to tam jeszcze pomyślę jak to wyjdzie. Dobra, tutaj Wiedźma, no to nie ma za bardzo co się rozwodzić. Pupilki. Pupilki po roku, jak widzicie, troszeczkę lepsze niż na tym Berserku po 2 latach, w sensie takim, że tutaj już przebiliśmy na wszystkich żywiołach ponad 1000 pupili, już tu nawet mamy 1158 na najlepszym, więc wnioskuję, że po 2 latach będziemy mieć te pupile na jeszcze wyższym poziomie niż teraz Berserk po 2 latach, no ale na to się składają nowe eventy pupili, więc no to co mówiłem na Berserku, że tam na początku nie było tego, później to zostało dodane, no tutaj wiadomo, że szybciej ten rozwój idzie, więc i tych jedzonek dropi więcej przez te eventy pupili, no i tam no dużo rzeczy się zmieniło, no nie ma co ukrywać, tak więc tak to po prostu wygląda. No i żywioły w tym momencie wyglądają tak, że tutaj sobie karmimy zawiszawsze. W tym momencie tutaj sobie lecimy już Roguna, zawiszawszy, dlatego że bardzo długo na tym S39 czekaliśmy, aż ten zawiszawsza będzie możliwy do zdobycia, więc ja tutaj zobaczcie, że już Omnibuma mam na 200, do Ninjona mam na 141, no i dopiero wróciłem do tego zawiszawszy, jak go złapałem, ale to jakby no RNG jest i tak już od dłuższego czasu, odkąd 2 ostatnie pety na każdym serwerze się nakarmi na poziom 200 i nawet ludzie, którzy tam idą jakoś powiedzmy mniej grzybożerne ścieżki wybierają, to też je dokarmią do poziomu 200 obydwa, no to już później, no RNG, nie? Bo i tak te ostatnie 2 pety ubijają wszystkie poprzednie, no i później to już kwestia uników, bloków i innych pierdół, więc no tak jak mówię, ja tutaj już lecę pupilki od lewej do prawej, żeby po prostu, no żeby po prostu ubić, nie? Zresztą na każdym koncie w tym momencie tak robię, oprócz jeszcze W50. W50 jeszcze tam powiedzmy, że delikatnie się próbuję starać. Więc tak wygląda mrok, światło wygląda tak, ziemia wygląda tak, ogień tak, no i woda tak. Generalnie żywioły jak widzicie bardzo podobne wszędzie, no bo wszędzie karmimy tutaj tego 5 od końca pupilka, no oprócz właśnie tego mroku przez to, że tą zawiszawszem na nią długo sobie czekaliśmy, no ale tu widzicie, że mam dużo jedzonek do mroku. Chyba w ogóle w przyszłym weekend ma być event petów znowu, chociaż mogę się mylić, poczekajcie, żeby was tu nie wprowadzić w błąd, to się tutaj sprawdzę, zweryfikuję te informacje, żeby wam od razu powiedzieć, tylko gdzie to tu było... Tutaj mamy, że będą znowu darmowe piwka, że będzie promocja na grzyby, twierdza, będą kryształy. Dokładnie, będziemy mieli kible w tym momencie, czyli zamiast na przykład 50 many za epika dostaniemy 100 i będziemy mieli znowu pety. Także sobie na spokojnie tutaj te jedzonka wykorzystam. Także okej, tak wyglądają pupilki po tym roku. Lożki. Lożki wyglądają w sposób następujący. Tu nam została tylko Góra Olim 10, którą możliwe, że nawet bym pokonał, ale długo już w ogóle nie klikałem lochów na tym druidzie, więc prędzej czy później nagramy odcinek, żeby właśnie lochy na nim poklikać, bo w sumie no idealny moment będzie po legendarnym lochu i myślę, że już tego na spokojnie bym zamknął. Natomiast strefa mroku wygląda tak. No i co? No co tu mogę powiedzieć? Nie jest to, tak jak mówię, za bardzo miarodajne przez to, że właśnie długo już tych lochów nie klikałem. Myślę, że teraz o wiele dalej by poszły te lochy niż są aktualnie, ale to jak ktoś śledzi kanał na bieżąco, to będzie niedługo odcinek właśnie z lochów na tym druidzie i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz wygląda tak. W sumie to nie wiem, czy ja na poczcie 16, a nie, bo to jest ten nowy loch, który klikaliśmy ostatnio i tylko na niego poświęciliśmy właśnie, w sensie nawet nie nagrywałem tego, ja to wam zapisałem, żeby pokazać tam później, ale nie mam zapisanych lochów, kiedy ostatnio klikałem, więc musiałbym zerknąć na kanał, kiedy był ostatnio właśnie odcinek z druida, ale to mniejsza z tym. Dobra, twierdza. Twierdza jest taka, skarbie 45, twierdza 20, akademia 20, no i tutaj kopalnia w tym momencie rozbudowywana, już praktycznie teraz kopalnię będę leciał tylko i wyłącznie do setki. Dzisiaj wystartowałem na poziom 42, także no to akurat szybko tu poszło, mi się wydaje. Teraz nas ograniczają surki niestety. No i tak samo jeżeli chodzi o podziemia, kopalnia dzisiaj wystartowała na poziom 27, bo też uzbierałem tych dusz. No wiadomo, że teraz te surki fajnie idą, bo jest ten legendarny loch, no i przy okazji robienia tego lochu zawsze coś tam wpadnie. Cała reszta oczywiście na poziomie 15. Kopalnia 27 się buduje, mamy obecnie 26. Okej, nie okej, grunt, że już ta 25 powiedzmy przeminęła, nazwijmy to, no bo już teraz nawet w trakcie budowania możemy odbierać golda, co jest bardzo fajne, głównie w eventy golda. Przede wszystkim gildyjka. Gildyjka top 2 w tym momencie. Patrząc na średnią, porównanie tutaj średniego levela, no to zdecydowanie jest różnica, bo tutaj zobaczcie, tu już oni dobijają prawie 400 poziom, gdzie my mamy 387, więc no prawie 13 leveli różnicy, aczkolwiek w bitwach tak to nie wygląda, dlatego że w bitwach bardzo często, ja teraz nie mam nic zapisanego, ostatnie dwie bitwy z nimi, jedną wygraliśmy i wzbiliśmy na top 1, ostatnio chyba wczoraj czy przedwczoraj, już nie pamiętam, przegraliśmy, gdzie właśnie zostało tam ostatniemu u nich 9 milionów HP zaledwie i tą bitwę przegraliśmy i znowu spadliśmy na top 2, ale właśnie mimo tej dużej różnicy levela średniego gdzieś te bitwy są bardzo takie, można powiedzieć, wyrównane. Nie wiem, z czego to wynika, no ale tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o naszą gildię typowo, no to no tak wygląda po prostu, nie ma tutaj, myślę, nad czym się rozwodzić. 15 rycków nam brakuje do 1000, w ogóle możemy sobie tutaj na tle innych gildii, zobaczmy jak u nich to wygląda. Ok, im brakuje 9, a tutaj top 3, im brakuje 12, dobra, no to u nas to wcale tak dobrze nie wygląda, ale tu widzę, że niektóre osoby mają jeszcze nawet 18 tą salkę, więc no to jest, myślę, że ten powód, bo jakby każdy, komu tutaj brakuje, miał 19, no to jeszcze pół biedy, ale tu widzę, że 1, 2, 3, 4 osoby mają 18, no ale tak to po prostu wygląda. Pupilek, sześciogłowa hydra, także i tak jest git, bo chyba nawet na S37 mamy teraz 6 głów, więc z tym akurat też idzie nam tutaj całkiem nieźle w porównaniu do tamtego starszego serwera. Starszego w sumie o rok cały, nie? Bo jakby nie było, jeszcze było przecież S38 po drodze. Więc tak wygląda gildia. Dobra, co tutaj więcej? Jeżeli chodzi o to, no to nie ma tu za bardzo co się rozwodzić. No i może teraz ranking. Ranking dla porównania, jak to wygląda. Łączne nasze statystyki w tym momencie to 13 tysięcy plus 9, czyli 22 tysiące. Tutaj ponad wychodzi łącznie, więc dużo. No ja tu idę też od 400 poziomu w jakby golda, więc to myślę, że no tak samo, przyjąłem taką samą taktykę jak na Berserku, bo patrząc na ten serwer, no to serwer jest mimo wszystko dość martwy, wydaje mi się. To jest 39 już od startu było takie średnie, można by powiedzieć. Myślę, że dopiero jest 40, jak już wyjdzie, no to ten serwer trochę tam pożyje, chociaż i tak polskie serwery dość szybko umierają, bo gracze dość szybko tracą motywację do grania. W każdym razie, tak jak mówię, serwer dość martwy, aczkolwiek tak to po prostu wygląda. No i tu możemy się porównać na przykład statystykami z inną osobą top 2. No on tutaj ma 2000 około statystyk mniej, nie? Na przykład. To jest wojownik, w ogóle też ładnie ciśnie. Kto tutaj jeszcze jest? Mamy Kofi Tosa od nas z gildii. No on tu już ma prawie 4000 mniej, więc to już jest duża różnica. Lecimy dalej, zobaczmy sobie takie porównanie powiedzmy do top 5. Tutaj Maciek ma 15000 inteligencji, 3600 ma HP, więc łącznie daje nam to 18000, tam powiedzmy 700 około. Więc dobra, no on też te statystyki nie ma ich wcale złych, ale z tego co wiem Maciek cały czas idzie na expa, więc to też warto zaznaczyć. I od nas z gildii też nie Kukesi, który statystyki ma tutaj 10000 i tu 7700, czyli 17700 łącznie. No tak to wygląda, nie? Więc my tutaj z tym goldem dość ładnie odjechaliśmy, natomiast no to wynika z tego, że po pierwsze idę właśnie o 400 w golda, a druga sprawa, no to tutaj praktycznie od początku byliśmy z levelem też do przodu, co się przełożyło na większe zarobki golda powiedzmy, dlatego, że osoby, które były nawet lepsze od nas albo plus minus na tym samym poziomie pokończyły grę. I właśnie to dotknęło ten serwer bardzo mocno, dlatego że dużo osób w gildii u nas było takich bardzo mocnych, które ciągnęły tą gildię i nagle albo przestały się logować, albo po prostu usunęły postać, albo coś tam jeszcze. Dużo rzeczy się na to złożyło, no i też właśnie dużo strat powiedzmy mieliśmy, jeżeli chodzi o te topowe levele. No i właśnie dlatego też nie ma za bardzo z kim się porównać w takim sensie, że te osoby chyba były 3 albo 2, które szły tak mniej więcej na równi z nami od startu serwera, no i niestety one się usunęły. Gildie wyglądają tak, ranking twierdz to i tak nie jest nic ciekawego, więc myślę, że nie ma sensu wam tego pokazywać, no bo tutaj no wiadomo jak te rankingi twierdz wyglądają. Pupile was mogły ciekawić, na S37 kogo to ciekawiło, jesteśmy top 1 i mieliśmy tam chyba z 2000 przewagi nad top 2, więc tam to wygląda powiedzmy w miarę ok, biorąc pod uwagę ile tam mamy jedzonek względem innych, no ale tutaj mimo, że zobaczcie w top 31 nikt nie ma nawet 100 pupili, tylko większość ma właśnie 99, bo chyba większość nie ma jeszcze tutaj tego peta halloweenowego, dopiero teraz go złapią jakoś nie na dniach, niedługo, no to mimo wszystko zobaczcie, że jesteśmy na poziomie, w 5. pozycji, w sumie to możemy porobić teraz na odcinku walki, zobaczymy na którą sobie wbijemy, no ale tak jak mówię, ja tu robię od lewej do prawej, bo mimo, że przewagi w jedzonkach mamy, no to bardzo często przegrywamy, to już jest, no niestety tak wyglądają pupile. Ktoś w ogóle fajny chyba u mnie w komentarzu, czy tam gdzieś już nie pamiętam, a nie, to Misiek chyba ze 38 dał taką propozycję, żeby ranking pupili był układany w zależności od ile osoba dana ma jedzonek, nie? Ile ma nakarmionych tych pupili, czyli po prostu ten łączny poziom, który widzimy tutaj na dole. To by było moim zdaniem ok, bo wtedy by faktycznie było widać, kto te pupile ma najmocniejsze. On na przykład tutaj, tamten kolega miał chyba 850 łączny poziom, coś koło tego, my mamy 1000, prawie 100, no i przegrana niestety, ale tak jak mówię, no trudno. My tu lecimy od lewej do prawej, no ale cała reszta wygrana, więc można powiedzieć, że w miarę git. No i który mamy poziom 4, ok, więc skończyliśmy o jeden poziom, no a tutaj Sasek ma dość dużą przewagę mimo wszystko w tych pupilach i w miarę tą przewagę utrzymuje, więc musi tam nie trafiać na jakieś walki, które przegrywa, ale dla ciekawości na przykład Son, który jest top 2, ma już nie gra chyba, nie pamiętam ile, ale na pewno miesiąc, jak nie dłużej. W sumie Son chyba z tego co wiem ogląda w dalszym ciągu odcinki, to może się wypowiedzieć ile czasu już nie gra na tym serwerze. Wydaje mi się, że na pewno miesiąc, a chyba nawet dłużej, może 1,5 miesiąca, może nawet 2, nie wiem. W każdym razie no on już tu nie robi ataków od tego czasu, no i zobaczcie, że jest top 2, więc właśnie tak wygląda ranking pupili. No i podziemia również myślę, że nie ma nic ciekawego, dlatego że na podziemiach wygląda to tak, że po prostu kto ma tam najbardziej ulepszonego władka, czyli tutaj ma wpakowane najwięcej dusz w niego, no to jest wyżej w rankingu, co moim zdaniem no mija się z celem, bo ja na przykład tak czy siak bez problemu wygrywam tutaj na przykład z top 2 tym moim władkiem, a po prostu no te dusze inwestuję sobie w kopalnię złota, nie? Więc jakby no ulepszenie tego na wyższy poziom nie ma totalnie sensu, no ale tak wyglądają te rankingi, więc w sumie no powiedzmy, że takie najciekawsze no to gracze, gildie, no i ewentualnie te pupile, ale cała reszta no to tak sobie. No i co? I tyle w zasadzie, tyle miałem wam tu do pokazania. Tak wygląda ta postać po roku gry. Wydaje mi się, że w miarę git, wydaje mi się, że jakoś to spoko się prezentuje. No i tak jak mówię, jeszcze te lożki, które nie są za bardzo miarodajne, bo dawno ich nie klikaliśmy, ale jak będzie odcinek typowo z klikania lochów na druidzie, no to sobie wtedy zobaczymy, jak daleko dojdziemy. Myślę, że to jakoś tam powiedzmy na dniach się pokaże. No i tutaj mamy jeszcze ten nowy loch, którego ja wam nie nagrywałem z druida, to wam również na odcinku z lochów pokażę, bo to wszystko specjalnie dla was zapisałem. Tyle. Także ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Dajcie znać standardowo, jak wam się postać podoba, jak u was idzie, bo widziałem, że pod wczorajszym filmem z Berserka pisaliście mi, więc możecie również teraz napisać, jak u was wygląda rozwój waszych postaci, jaki macie level, ile już na nich gracie, czy mieliście jakieś przerwy, czy coś, bo tu oczywiście przerw żadnych nie było. Od pierwszego dnia serwera do, można powiedzieć, dzisiejszego dnia serwera codziennie wszystko było robione i ten druid już raczej nie był, nie było żadnych na nim takich fuck-upów, powiedzmy, czyli nie robiłem na nich żadnych błędów, gdzie dla porównania na Berserku zrobiłem ich dość sporo na początku, tak tutaj wydaje mi się, że żadnych takich większych błędów robić nie robiłem. Także ta postać jeszcze lepiej wygląda, powiedzmy. Także tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu tego kciuka w górę. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i wbijajcie na Twitcha. Także chyba tyle. Więc to wszystko. Dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.